W dniu dzisiejszym przypada jednym wielkim przeciwnikiem pierwszej księżycy śmierci, twórcy obozu narodowego i twórcy niepodległości państwa polskiego. Chciałbym w imieniu Niemczech złożyć Wam wyjście na zonę najserdeczniejsze życzenia wszystkiego dobrego narodu. Mamy to szczęście, że żyjemy w granicy narodowej Polski. Mamy to szczęście, że mamy dokładnie ksiądz Grzegorz Karto, który przypomniał te wspaniałe słowa księdza prałata Nowakowskiego z pogrzebu świętej pamięci Romana Polskiego. Katedra warszawska pamięta królewskie pogrzeby. Jednym z tych pogrzebów był pogrzeb Romana Polskiego. Zgromadziły się dziesiątki tysięcy Polaków i odprowadzili naszego ideologa na cmentarz rodzinny na Wrocław. Dzisiaj wspominamy to wszystko. Natomiast wpadły mi przypadki szczególny sytuacji za prawa chrześcijańskiego cytowane, że oprócz wielu aspektów działalności społecznej i politycznej dla państwa polskiego, Roman Dmowski był wielkim wychowawcą młodych pokoleń władzy. Jak bardzo dzisiaj brakuje takiego człowieka, takich ludzi, takiej roli polskiej dla ludzi. Mam jeszcze jedną refleksję razem z tymi kolegami, z którymi od 10 lat pielęgnujemy ten jubileusz. 2 stycznia w rocznicę śmierci Romana Dmowskiego. Kiedyś dzięki mecenasowi Napoleonowi Siemaszku. Dzisiaj możemy kontynuować tę tradycję i wspominać. Natomiast tak bardzo chciałbym mieć refleksję, że mamy wielki marsz niepodległości, gromadzący setki tysięcy Polaków. To skromne przedstawicielstwo narodowych demokratów na dzisiejszym wniosku. Żyjemy w Polsce bardzo trudnej ludzi. Dzisiaj na ulicach Warszawy możecie na wielu słupach zobaczyć obraz twórcy ruchu narodowego. Myślę, że jest to po raz pierwszy w 1965 roku, kiedy tak w oczywisty sposób jest jego osoba podniesiona. W takim razie, proszę Państwa, życzę Wam wszystkim wielkiej Polski, wielkiej narodowej Polski, i te wszystkie słowa, Roman Dmowski, których dzisiaj wspominaliśmy w przygotowaniu się do Romanowa Polska, żeby one się wreszcie spełniły. Bardzo proszę, jeżeli ktoś chciałby zabrać głos, to bardzo proszę. Ale ponieważ nie znam to fizyku, to chwilę się to bardzo proszę. Mamy przygotowane egzemplarze tradycyjne, które Pan proszę również są możliwe i szukane. Złoty smok za nas dokoła, może biały znalazł. Tu nie wnieśmy górę czoła, ale z polskim znalazł. Polsce niesie odrodzenie, lecz od podróż fałszy gór. Nas mocarne wiosny tchnienie, jest nas przyszłość nas.
za udział w dzisiejszej uroczystości. Czy można poprosić o głos na przykład pana mecenasa Zarańskiego? Tak? Proszę. To dziękuję.